11 listopada 2016 roku umówiłem się z kolegą w hotelu Intercontinental. Poznaliśmy się na Marszu Niepodległości, on przyleciał do Warszawy i tutaj na 30 piętrze mówi, że ma pokój, więc będę sobie filmował. Ale zobaczcie, jaka pogoda. To jest jak Wigilię. Po raz pierwszy 11 listopada widzę, jak śnieg pada. Ale dobrze się czuję. Fajnie jest. No, cześć i chwała bohaterom. Jesteśmy w hotelu Intercontinental. Dzięki uprzejmości Wojtkowi Zjenowiczowi, który mnie w tej chwili tutaj kręci. Jesteśmy, tam będzie spotkanie Rondo Dmowskiego. Za parę godzin odbędzie się marsz. No i tak to, Wojtuś, jesteśmy w wakacyjnym miejscu, no. 36 piętra jedziemy na parter. O, tutaj. Szybko to jedzie, 20, 19, 18, szybka winda. 11 listopada 2016 roku. Godzina 00. Przed Marszem Niepodległości. Tradycyjnie jak co roku. No. Po raz pierwszy śnieg jest. Fajnie, dziękujemy. Raz na tydzień. Witam kolegów, koleżanki. Cześć. Kolego, trzymaj się.
anioła z za skrzydłem. Za rękę z Bogiem, wierny jestem, będę byłem. Co by się nie działo, nie zmieni się pod wpływem. I gdybym nie był, masz świadomość, że się urodziłem. Honor, honor, pojęcie moralne. Jak ty to rozumiesz dla mnie, to jest normalne. Często z człowieka próbują zrobić szmatę. Nie wiem jak ty, ja duży nie pozostanę. Polska w Sejmie, barany obiecują. Po wyborach cisza, dobrze się z tym czują. To jest patriotyzm, ciekawe z której strony. Nie... Ja widzę tego.